Poke News. Złap perełkę do swojej kolekcji, wykonując zadania podczas 3-godzinnego eventu w Pokémon GO już 23 lutego. Kolejny Pokémon z regionu Hoenn zadebiutuje w grze Pokémon GO, ale trzeba działać szybko, żeby go złapać. Clamperl będzie Pokémonem do zdobycia, tak jak w przypadku poprzedniego eventu z Fibasami. Za zakręcenie Pokestopem podczas specjalnego eventu, czyli 23 lutego od 11 do 14 czasu polskiego, otrzymamy misję do wykonania. Każdy Pokestop da nam tylko raz zadanie. Jeśli nam się poszczęści, w nagrodę będziemy mogli złapać nowego Pokemona. Clamperl jest wodnym Pokemonem i będzie mógł ewoluować w dwie formy w zależności od swojej płci. Dodatkowo podczas 3-godzinnej wyprawy trenerzy Pokémon będą mogli spotkać większą ilość wodnych typów Pokémonów na dziko. Oprócz tego podwójna ilość Stardusta za złapanie wodnych Pokémonów. Jeśli nie wykonasz zadań podczas eventu, misje zostaną na Twoim koncie i będzie możliwość wykonania ich w późniejszym czasie. Nie podano żadnych dodatkowych informacji na temat wersji Shiny tego Pokémona. Ewolucja Clamperla w Huntaila i Gorebisa będzie kosztowała 50 cukierków. Pro tip: użyj koniecznie swoich Pineapple Berry, aby otrzymać więcej cukierków przy łapaniu nowego Pokemona. Udostępnij to wideo swoim znajomym lub na grupach Pokémon GO, aby news dotarł do największej ilości graczy. Mam nadzieję, że pomogłem. Życzę dobrych dropów i samych 100% IV. Mówił dla Was Hikomikos. Na razie, cześć!